Dobry wieczór Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy studio specjalne w Telewizji Republika. Dzisiaj mija 365 dni od czasu, kiedy Rosja barbarzyńsko napadła na naszych sąsiadów z Ukrainy. Dzisiaj specjalny blok poświęcony tylko temu, tej rocznicy, jej skutkom, jej analizom. Potrwa aż do północy. Zapraszam Państwa, masę ciekawych analiz i komentarzy. Pierwszym gościem dzisiejszego studia jest Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej Codziennie i Telewizji Republika. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie z Pałacu Prezydenckiego. No właśnie, Tomasz Sakiewicz w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, co warto dodać. Ale no właśnie, rok czasu, pamiętam ten dzień, pamiętam płacz tutaj naszych koleżanek w Telewizji Republika. To rzeczywiście było ogromne przeżycie dla nas wszystkich. Może przypomnijmy, jaki był plan rosyjski, bo przecież ta wojna miała potrwać 3 dni, w 7 dni miała być już zajęta cała Ukraina, w 3 dni miał paść Kijów. Dzisiaj Ukraińcy podkreślają, że ta wojna się nie zaczęła rok temu, tylko ona się zaczęła w 2014 roku. No i wracając do tego 24 lutego, myśmy tuż przed pierwszą ogłosili gotowość do wydania specjalnego, ja zarządziłem. No, mieliśmy wszelkie dane sądzić, że w ciągu kilku godzin wybuchnie wojna. I poprosiłem, żeby cała ekipa stawiła się rano do telewizji. Rzeczywiście od 6 rano mieliśmy wydanie specjalne, które już relacjonowało na żywo wybuch wojny. Byliśmy w jakiś sposób do tego gotowi, bo wielokrotnie wcześniej ostrzegaliśmy, że do tej wojny dojdzie. Nawet chyba nieźle udało nam się przewidzieć jej przebieg. Ja pamiętam, jak 14 lutego do wypowiedzi do TVP Info, która potem była wszędzie cytowana, odnosiłem się do analiz wywiadu między innymi amerykańskiego, ale wielu innych, które mówiły, że Kijów padnie w 3 dni. Ja wtedy tłumaczyłem, to się zresztą znalazło potem w mojej książce Testament pierwszej Rzeczpospolitej, że to jest niemożliwe, że takimi siłami, jakimi Rosja chce zaatakować Kijów, czy w ogóle Ukrainę, nie da się Ukrainy pokonać, a 50 tysięcy sił zgromadzonych w odcinku kijowskim, bo już wtedy było wiadomo, więc jakie siły były gromadzone, czyli te 10 dni przed wybuchem wojny, nie da rady zgnieść 3-milionowego miasta, w którym są dziesiątki tysięcy przeszkolonych, uzbrojonych żołnierzy. Ale o samej wojnie ostrzegaliśmy już od wiosny 2021 roku. Tak, pierwsze teksty w Gazecie Polskiej pojawiły się, że w 2022, a może pod koniec 2021 dojdzie do większej awantury na wschodzie. I tak, to zresztą pod takimi tytułami ukazywały się u nas teksty. To samo mówiliśmy w Telewizji Republika. Przygotowywaliśmy państwa na to. Operacja Śluza była, myślę, że tutaj nie zdradzam bez autoryzacji jakichś tajemnic, bo też mówi o tym pan prezydent, będzie mówił w wywiadzie dla Gazety Polskiej. Operacja Śluza była takim przygotowaniem do ataku na Polskę. I rzeczywiście ta operacja miała zdestabilizować Polskę, doprowadzić do zniechęcenia wobec uchodźców. No i spowodować, że no Polacy nie będą mogli udzielić takiej pomocy Ukrainie, jak udzielili. Chodziło przede wszystkim o to, żeby tu nie było kogoś, kto zorganizuje pomoc zarówno dla uchodźców, jak i międzynarodową, a wszystkim w postaci sprzętu, czyli doprowadzić do obalenia tego rządu, który miał być, i zestabilizowania całkowicie społeczeństwa, gdy setki tysięcy uchodźców z krajów arabskich zalały przez białoruską granicę Polskę, to pewnie coś z tego by mi się udało. No, zaskoczyła ich zdecydowana postawa polskiego rządu, polskich władz. No a potem już po 24 roku zdecydowana postawa Ukraińców, ich przygotowanie do tej wojny. Ukraińcy byli lepiej wyszkoleni niż Rosjanie, mieli gorszy sprzęt, ale nie w każdej kategorii, bo sprzęt przeciwlotniczy, ten ręczny, przeciwpancerny mieli na przykład lepszy. I to zdecydowało o tych pierwszych dniach wojny, które potem zaważyły na tym, że cały świat zaczął się mobilizować wokół Ukrainy. Tak jak popatrzymy na te tak zwane propozycje pokojowe, które składał, mówię tak zwane pokojowe, bo to
w duży cudzysłów trzeba ująć, które składał Władimir Putin, no to tam zasadniczym celem Rosji jest wyrzucenie Stanów Zjednoczonych z Europy. Taka klamra, no bo właśnie z Warszawy wyjechał prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, wcześniej był w Kijowie, no i Stany Zjednoczone nigdzie się z Europy nie zamierzają wybierać. Rzeczywiście pomysł wykopania Stanów Zjednoczonych z Europy to nie jest tylko pomysł rosyjski. Rosjanie jakby najbardziej na to grali, ale przecież podobne plany miała dyplomacja niemiecka czy francuska. Chodziło o tworzenie pewnej przestrzeni politycznej, w której rządzą na zachodzie Niemcy z Francuzami, a na wschodzie Rosja. I tak od Władywostoku aż po Atlantyk ten świat miał być poukładany. Tyle tylko, że Niemcy nie zakładały takiej wojny. No ale przecież zgoda na uzależnienie energetyczne od Rosji, Europy, która była rękami Niemców i ich pomagierów wykonana. Ominięcie Polski i Ukrainy było pewnego typu zgodą na agresję i konflikt. No bo po co miano ominać Polskę i Ukrainę? No po to, żeby w razie jakiejś agresji militarnej przez nasze terytoria nie przebiegały rurociągi, gazociągi, tylko żeby ominąć. Ja pamiętam taką wypowiedź premiera Morawieckiego na zamkniętym spotkaniu z dziennikarzami. To było wiele lat temu, więc myślę, że tutaj nie zdradzam tajemnic. Który mówił, że zakończenie projektu Nord Stream 2 będzie ostatnim rokiem pokoju w Europie. No i tak było. Na jesieni praktycznie zakończono budowę Nord Stream 2 2022 roku. 21, a 22 na początku wybuchła wojna. To, ten plan był realizowany konsekwentnie, ale nie tylko przez Rosję. To był plan podporządkowania narodów Europy Środkowej, którego etapami był Smoleńsk, wcześniej bardziej na wschód Gruzja, a potem napad na Ukrainę. I ten plan się nie kończy na Ukrainie, on oczywiście idzie dalej. Niemcy w tym planie były, tylko zaskoczyła ich skala agresji, wojny, Nordest. Dlatego pewnie nie chcieli, tego nie można im zarzucić. Natomiast jednak dopuścili pewien poziom agresji rosyjskiej i zachowanie Niemiec z pierwszych dni wojny to jak najbardziej potwierdza. No, przecież odmówiono Ukrainie pomocy w jakikolwiek sposób, nawet paliwa lotniczego nie chcieli dostarczyć. Zablokowali tuż przed wybuchem wojny transport z Wielkiej Brytanii, która dostarcza pomoc Ukrainie przez swoje niebo, przez swoją przestrzeń powietrzną. No to wszystko z czegoś wynikało. No Niemcy po prostu zakładali, że Rosja szybko i w miarę bezkrwawo rozprawi się z Ukrainą i dojdzie do nowego podziału stref wpływów. Zresztą pod ten podział też niektóre siły polityczne i nawet medialne w Polsce się ustawiały. Niedawno Gazeta Polska obchodziła 30. urodziny i ja się tak myślę, że takim głównym przekazem tych 30 lat i najbardziej konsekwentnym jest ten plakat, który ja mam za plecami, czyli Achtung Rosja. Ostrzegaliśmy my, ostrzegał świętej pamięci prezydent Kaczyński. W końcu Władimir Putin dosyć jawnie mówił, formułował swoje cele, choćby w Monachium w 2007 roku. No, dlaczego nikt nie chciał słuchać tych ostrzeżeń, nie chciał słuchać tego, co mówi Władimir Putin, a potem zaczął robić. No, potem zaraz w 2008 była Gruzja, no, a potem był Smoleńsk niestety. Na początku sądziliśmy, że nie słuchali Lecha Kaczyńskiego, no ale również obecnego prezydenta Andrzeja Dudy, czy premiera Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego, czyli tych ludzi, którzy mają pewien rezon międzynarodowy ze względu na walkę polityczną. Także to chodzi tylko o walkę polityczną, że jak ktoś po prawej stronie powie A, to ktoś drugi musi powiedzieć nie A. No ale dzisiaj widać wyraźnie, że to nie tylko chodziło o niechęć polityczną, o walkę o urzędy, o konkurencję, ale też o różnicę koncepcji. Jednak spora część i w Polsce świata politycznego i w Europie nastawiała się na to, że dojdzie do pewnej reorganizacji geopolitycznej, w której oni muszą być włączeni, że oni muszą z tego czerpać profity, a w każdym razie nie chcą się narażać tym, że utracą swoje pozycje idąc pod prąd. Dlatego nie słuchali Polski.
dlatego nie słuchali Polski. Natomiast pytanie oczywiście, dlaczego nie słuchali Putina? No to już jest głupota, tak? No bo jeżeli Putin mówi, że napadnie, że grozi, że ćwiczy broń atomową, takich gruźb się słucha, nawet jeśli są przesadne i nawet jeżeli nie ma dostatecznie dużo sił, żeby podtrzymać w danym momencie te groźby konkretami. No ale jeśli szef mocarstwa atomowego grozi, to nie są to groźby czcze i trzeba było na to reagować. Jeśli Putin mówił, że traktat wersalski był największym nieszczęściem Europy, to trzeba było tego bardzo uważnie słuchać. Na to zareagował świętej pamięci Lech Kaczyński wtedy 1 września 2009 roku, ale obok był premier Donald Tusk. Dlaczego nie reagował polski premier na takie rzeczy? No pewnie nie reagował, dlatego że on był wpisany w inny układ polityczny czy geopolityczny, no ale z tego trzeba go rozliczyć. No to nie może być tak, że za tak straszne błędy, jeśli to w ogóle można nazwać błędem, się nie rozlicza polityków. Ta reorganizacja geopolityczna chyba musi nastąpić. Wszyscy twierdzą, że no ta wojna wymusi takie zmiany. Zresztą zapowiedział też, to też prezydent Joe Biden, twierdząc, że, znaczy, że będzie dążył do stworzenia nowego układu, nowej architektury bezpieczeństwa, która ma nam zapewnić, jak powiedział, spokój na kilkadziesiąt lat co najmniej. No, dzisiaj chyba nie ma wątpliwości, że taka nowa architektura bezpieczeństwa musi obejmować Ukrainę. Nowa architektura bezpieczeństwa musi obejmować całą Europę, w pewnym sensie również Rosję, bo trzeba po prostu się przed Rosją zabezpieczyć. Złudzenia, że na jakimś etapie Rosja przerwie wojnę i potem już będzie krajem pokojowym, no mogą żywić tylko ludzie jakoś nieuczciwi albo nie do końca sprawni umysłowo. No, wiadomo, że ta Rosja, kiedy widzi jakąkolwiek przestrzeń do ataku, natychmiast atakuje. I czy to będzie Putin, czy nie będzie Putin, to ta wojna za chwilę może wrócić z jeszcze większą siłą. Dzisiaj Rosja tą wojnę ewidentnie przegrywa, chociaż na razie nie wygrywa jej Ukraina, bo krwawi, tak, bo ponosi ogromną ofiarę, ale no, obroniła się. Tak. Natomiast jeżeli Rosji trwale się nie osłabi, to wojna do nas wróci z potworną siłą i będzie dotyczyć również naszego terytorium, naszych obywateli, ale też obywateli innych krajów Europy. I to trzeba uświadamiać, bo mamy zbyt wielu pożytecznych idiotów, którzy uważają, że już dosyć, już rok wojny to starczy, że po co te sankcje, po co te wyrzeczenia, po co pomagać tym Ukraińcom, tak, bo tu jest bardzo wielka, aktywna rosyjska propaganda, ale też niestety niektórych polityków, nie wiedzieć czemu, na przykład nazywający się prawicowymi czy narodowymi, to są politycy narodu rosyjskiego raczej, którzy u nas tego typu propagandę sieją. Otóż nie wolno się zmęczyć w pomocy Ukrainie, ponieważ za chwilę będziemy sami potrzebowali pomocy. To jest kwestia krótkiego czasu. No właśnie, ale ten, żeby się przed Rosją zabezpieczyć, to wymaga to odtworzenia takiego zimnowojennego podziału Europy, stworzenia odpowiedniej infrastruktury wojskowej, która no, wybije z głowy Rosji takie zapędy. Pytanie, czy właśnie politycy są tego świadomi i czy społeczeństwa są tego świadome? Zimnowojenny podział Europy jest odtwarzany przez rosyjskie cele atomowe. Wystarczy zobaczyć, w kogo Rosja celuje głowicami jądrowymi, a zdaje się, że przy obecnej technologii jesteśmy w stanie ustalić mniej więcej, jakie cele sobie Rosja przybrała, żeby wiedzieć, gdzie ta granica przebiega. No my jesteśmy pierwszym celem ataku jądrowego Rosji, ale też kraje, które sądzą, że z Rosją można się dogadać, też są tym celem. W związku z tym trzeba się zjednoczyć i trzeba użyć wszelkich możliwych środków, żeby Rosja nie dała rady takiej wojny prowadzić. Oczywiście ja nie twierdzę, że Rosja zamierza dzisiaj użyć głowic jądrowych, ale w nas celuje, ćwiczy. Czyli jest pewien potencjał, który może się zakończyć jeszcze większą tragedią, nieporównywalnie większą tragedią niż tą, którą widzimy na Ukrainie. I dzisiaj potrzeba uświadomić to. Jeśli kraj, który tak bez trudu morduje kobiety, dzieci, napada na inne państwa, ćwiczy atak atomowy, to kiedyś może się do tego posunąć. I trzeba spowodować, żeby ten kraj nie miał takiej możliwości. Rosję trzeba rozbroić.
i trzeba wymusić to rozbrojenie. Przecież nie o to chodzi, że my chcemy odmawiać prawa do życia czy wolności, wręcz przeciwnie. Chcielibyśmy, żeby Rosjanie byli wolni. Natomiast nie można Rosji zostawić takiego potencjału, którym zagraża całemu światu. Co do tej wolności dla Rosjan, to zrobiłbym pewne wyjątki, natomiast pytanie jeszcze o rolę Polski, bo przed wojną Polski nie słuchano, dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej. No był tutaj w tym miejscu, z czego mówię, prezydent USA Joseph Biden, który wyraźnie zaznaczył rolę Polski. Przecież jego wizyta w Warszawie nie wynikała z tego, że lubi ruskie pierogi, czy jest katolikiem, tylko z nie, no przecież przyjechał zrobić sobie zdjęcie z Donaldem Tuskiem, jak wiadomo to. No wiadomo, zdjęcie z Donaldem Tuskiem pewnie najważniejsze, ale mówiąc już zupełnie serio, to z poczucia, że tutaj trzeba przenieść, czy już może się przeniósł faktycznie środek ciężkości geopolityki, że interesy amerykańskie, szczególnie dotyczące bezpieczeństwa, muszą być realizowane w Warszawie, bo w Berlinie one nie mogą być realizowane trochę na życzenie Niemców, a trochę z wyniku też sytuacji, no bo Berlin był podstawową osią obrony Stanów Zjednoczonych w Europie w momencie, kiedy Polska, Czechy, inne kraje znajdowały się, nawet nie Berlin, bo wtedy to Bonn bardziej, kiedy znajdowały się pod okupacją sowiecką, ale w momencie, kiedy granica NATO przesunęła się o 1000 kilometrów, no to wiadomo też, że w takiej samej odległości musi się przesunąć środek ciężkości polityki amerykańskiej. Oczywiście nie mógłby się przesunąć, gdybyśmy się zachowali inaczej, gdybyśmy nie budowali silnej armii, gdybyśmy konsekwentnie nie jednoczyli sił demokratycznych, bo Polska przecież jednoczy się siły demokratyczne przeciwko autorytaryzmowi, przeciwko temu, co wyrabia Rosja. Gdybyśmy nie udzieli tak ogromnej pomocy, gdybyśmy się, tak jak powiedział ambasador Brzeziński, nie stali imperium humanitarnym, ale staliśmy się. To zrobił polski prezydent, to zrobił polski premier, to zrobił polski rząd, to zrobiły polskie władze i to zrobiło polskie społeczeństwo. Ta solidarność, nawet mimo różnic poglądów, na wszystkich poziomach społeczna i polityczna, doprowadziła do tego, że zaczęliśmy być traktowani jako państwo z tej najwyższej półki, najwyższej kategorii geopolitycznej i Amerykanie zdecydowali, że ośrodek ciężkości geopolitycznej przenoszą do Polski. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, Gazety Polskiej Codziennie i Telewizji Republika, wprost z Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. My wracamy już za chwilę, kolejny gość.